Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry. Witam w piątkowym komentarzu Liberté i chciałbym dziś pomówić o tym, jak PiS walczy z inflacją. Okazja jest jasna. Mamy nowe dane. Inflacja za miniony miesiąc maj, rok do roku, wyniosła 13,9% w pewnym przybliżeniu i uproszczeniu można powiedzieć 14%. PiS walczy z inflacją tak samo, jak walczy i walczył w przeszłości ze wszystkimi zagrożeniami, które się pojawiały w okresie jego rządów. Obojętnie, czy było to zagrożenie zepchnięcia Polski na margines wspólnoty europejskiej, czy były to zagrożenia geopolityczne, czy w końcu oczywiście było to zagrożenie już bardzo bezpośrednie, zagrożenie pandemią koronawirusa. PiS z tym wszystkim jakoś tam walczył, ale nigdy do tego stopnia, aby przy okazji tej walki podważyć swoją pozycję polityczną i zaszkodzić swojej strategii wygrywania kolejnych wyborów. Aż tak mocno z żadnym z tych zjawisk PiS oczywiście nie walczył. I z inflacją też tak nie walczy i walczyć nie będzie. To właśnie dlatego, aż do momentu, kiedy to absolutnie było już całkowicie konieczne, PiS nie podnosił rękoma swojego polityka na stanowisku szefa NBP stóp procentowych. W efekcie inflacja w Polsce rosła. Pamiętamy na przykład 4,7 to jeszcze była całkiem dobra liczba. I tak co miesiąc, co dwa miesiące inflacja w Polsce rosła. Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej początkowo były bezczynne, nic z tym nie robiły. Potem zaczęły gwałtownie podnosić stopy procentowe. Po co? Po to, aby zmniejszyć ilość pieniądza w obiegu. Po to, aby ten czynnik wzrostu inflacji wyhamować. Bo inflacja w Polsce ma trzy zasadnicze źródła. Dwa takie same jak wszędzie na świecie. Czyli pandemia koronawirusa i wychodzenie gospodarki, ożywienie gospodarki po tych wszystkich lockdownach. Oczywiście zbrodnicza napaść Rosji na Ukrainę i jej skutki dla gospodarki. Ale trzecim źródłem inflacji tylko w Polsce i dlatego w Polsce jest ona wyższa niż prawie wszędzie indziej w Europie, jest sposób realizowania polityki społecznej w Polsce. Wylewanie dużej ilości gotówki do kieszeni obywateli w sposób nagły i nieprzemyślany. Także popyt wewnętrzny ostro wzrósł i w efekcie doszedł do tego wszystkiego ten wewnętrzny impuls napędzania inflacji. To dlatego inflacja w Polsce jest wyższa niż w większości krajów Unii Europejskiej. I dlatego właśnie stopy procentowe muszą być podnoszone, aby tą ilość gotówki, tę ilość pieniądza w obiegu zmniejszyć. To jest jedyne słuszne rozwiązanie, ale rząd, to co stara się zrobić NBP i Rada Polityki Pieniężnej, podstawia temu nogę, ponieważ planuje dalej rozdawać Polakom pieniądze. Najnowszy pomysł, który ma doprowadzić PiS do wygranej w wyborach w 2023 roku, do trzeciej kadencji rządzenia, to zwiększyć 500+ do 700 zł. Bo oczywiście wskutek inflacji 500+ już nie jest warte 500 zł według pieniędzy z 2016 roku, kiedy program wprowadzono, tylko mniej niż 400 zł jeszcze to świadczenie jest warte. Więc jego rewaloryzacja miałaby spowodować to, że wartość tego pieniądza, siła nabywcza tego pieniądza znowu wróciłaby do poziomu z 2016 roku, a nawet byłaby nieco wyższa. A więc stopy procentowe idą do góry, ale inflacji to nie zahamuje, ponieważ rząd i tak rozdaje ludziom nową gotówkę, a rozdaje po to, aby wygrać wybory. A więc walka z inflacją może jest teoretycznie ważna, ale na pewno nie jest ważniejsza od tego, aby PiS osiągnął swój polityczny cel, czyli reelekcję i kolejne 4 lata u władzy. Skutek tego będzie taki, że do już przyszłości, do wzrostu tej liczby będziemy się musieli po prostu przyzwyczaić, bo PiS
jest w stanie na ołtarzu zdobycia i utrzymania władzy złożyć absolutnie wszystko. Pokazały to miesiące, w zasadzie 2 lata walki z pandemią i tego, jak opłakane skutki w sensie nadliczbowych zgonów to dla Polski przyniosło. I pokazuje to już teraz, a w następnych miesiącach i latach obawiam się, że pokaże to również ta liczba, liczba pokazująca poziom inflacji w Polsce. Oby nie doszło to nigdzie w te okolice, ale obawiam się, że różnie może być z taką władzą. Mimo wszystko życzę Państwu miłego weekendu. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!